firmie Jagram Pro pracują dwa centra obróbcze SCM – OIKOS oraz AREA. Ich wybór był poprzedzony gruntownym rozpoznaniem dostępnych na rynku rozwiązań i specyficznymi oczekiwaniami, chociażby pneumatyczne mocowanie obrabianych elementów, nie tak oczywiste rozwiązanie przy obróbce elementów wielkogabarytowych. Zakup SCM AREA pozwolił na uzyskanie bardzo dużej dokładności i powtarzalności produkowanych wyrobów. SCM AREA to pięcioosiowe centrum obróbcze CNC z ruchomą bramą i modułową konstrukcją pozwalającą na obróbkę dużych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak kompletne ściany z paneli CLT, belki konstrukcyjne czy elementy krzywoliniowe. SCM AREA wyposażona jest w 12-pozycyjny magazynek narzędzi. Maksymalna średnica piły tarczowej to 1020 mm. Agregat roboczy pracujący w pięciu interpolujących osiach dla zaspokojenia wszelkich wymogów produkcyjnych posiada moc 30 kW i współpracuje z uchwytem HSK85S. Stół roboczy został opracowany specjalnie w taki sposób, aby można go było dopasowywać do indywidualnych potrzeb za pomocą całej gamy wyposażenia dodatkowego do łatwego i pewnego pozycjonowania elementów. Dzięki zastosowaniu prowadnic o niskim profilu pionowym i zmniejszonej powierzchni podstawy uzyskano łatwy dostęp do stołu roboczego, co ma olbrzymie znaczenie przy obróbce elementów wielkogabarytowych. Z kolei użyty system zabezpieczeń wyklucza ryzyko kolizji podczas pracy maszyny. Skalę możliwości tego urządzenia oddają maksymalne wymiary obrabianego elementu, który może mieć aż 16 metrów długości i 3,2 metra szerokości oraz 36 cm grubości. Odmianą tego urządzenia jest SCM AREA XL, w którym zmieniono prześwit bramy, dzięki czemu można za jej pomocą obrabiać elementy o grubości 40 cm i szerokości 3,6 metra. Podczas produkcji elementów konstrukcji drewnianych wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie wymagana jest duża dokładność, którą szczególnie trudno zachować podczas produkcji wielkowymiarowych elementów krzywoliniowych. Centra obróbcze AREA i OIKOS dostarczane są wraz z oprogramowaniem Maestro Beam and Wall, które pozwala na automatyczne generowanie programów maszynowych w standardzie BTL oraz import plików z innych formatów, co ułatwia integrację z najczęściej spotykanymi w sektorze konstrukcji drewnianych programami CAD. Dzięki symulacji 3D można precyzyjnie obliczyć czas potrzebny na wykonanie zadanej obróbki każdego elementu oraz weryfikację ewentualnych kolizji na wszystkich zaplanowanych do wykonania elementach. Drugim włoskim centrum obróbczym użytkowanym przez Jagram Pro jest sześcioosiowe CNC SCM OIKOS. To urządzenie zaprojektowane jako optymalne rozwiązanie technologiczne dla obróbki belek konstrukcyjnych oraz elementów drewnianych ścian modułowych, do obsługi którego wystarczy jeden operator. Sześcioosiowe CNC oznacza, że oprócz obróbki pięcioosiowym elektrowrzecionem mamy także możliwość poruszania obrabianym elementem. Zwarta konstrukcja wyposażona w innowacyjny system sterowania pozwala na nieograniczoną obróbkę wszystkich płaszczyzn belek i modułów ścian o przekroju szerokości 1250 mm, wysokości 300 mm i długości 13 m. OIKOS pozwala na wykonanie wszelkich cięć wzdłużnych i poprzecznych, w tym operacje optymalizacji na belkach oraz tworzenie elementów modułowych z niewykończonych płyt oraz wykonać zaprojektowane frezowania, wiercenia, proste i kątowe w każdym rozmiarze i wariancie, jaki można sobie wyobrazić. Maszyna wyposażona jest m.in. w sondę laserową mającą na celu zwiększenie dokładności, np. w przypadku połączeń na jaskulczy ogon, a także w marker montowany bezpośrednio na osi A, gdzie porusza się elektrowrzeciono, dzięki czemu przejście z lasera na marker i odwrotnie jest bardzo szybkie. System oferuje automatyczne smarowanie prowadnic liniowych i bardzo dokładną mechanikę, która nie wymaga dużej ilości konserwacji ze strony operatora. Obecnie w ofercie SCM dostępne są dwa modele – OIKOS X oraz OIKOS XL. Pierwszy z nich wyposażony jest w agregat roboczy o mocy 13 kW, drugi posiada elektrowrzeciono o mocy 24 kW. Obydwa z uchwytem umożliwiającym spełnienie wszystkich wymogów obróbki. Magazynek narzędzi może zawierać do 18 stanowisk i pozwala na montaż piły tarczowej o średnicy 600 mm dla OIKOS X oraz 740 mm dla OIKOS XL.